Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników moich wędkarskich wypraw na najnowszy film. Oto z nowego miejsca, czyli z Ochcinek, nie inaczej. Woda stowarzyszenia, nic dodać, nic ująć. Na tą chwilę jest ze mną kolega Robert. Robert? Jaki Robert? Jaki Robert? To jest po prostu Rafał. No. Rafałek i Rafałku, co jak? Gadaj. Widzisz, że dopiero weszliśmy tak, że wiesz, na razie piesza zarzucona na palecik. I co myślisz o tej wodzie? Słuchaj, no woda jak woda, mokra. Mokra, ale ryby będą? Machaj będą, ryby będą. Stężenie na pewno. No nastawiamy się na jakiegoś karpia, na jakąś większą... Typowo na karpia. Tak. Na typowo na karpę, na jakąś większą rybkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest z nami też kolega Sławek, czyli kolega, który nas wprowadził w to łowisko. Cześć Sławciu. Cześć. No i powiedz co, jak? No woda stowarzyszenia, no jak widzisz, ja nastawiam się dzisiaj na karpia. Może amura, leszcz, japoniec, to raczej mnie nie interesują. Myślę, że się coś złowi. Że coś się złowi, a jak będzie, to zobaczymy. Powiedz mi jeszcze, pierwszy raz jesteś w tym roku. W tym roku jestem pierwszy raz, nie wiem, to podobno jakiś kolega złowił jakiegoś karpika niedużego. Ale dzisiaj zmiana pogody, jest zimno. Wieje. Wieje, jeszcze wiatr wieje, nie w tą stronę, co byśmy chcieli. I jeszcze, drodzy Państwo, dopowiem, że na tą chwilę jest godzina 12.44, 17 marzec 2021. Więc w marcu, jak w garcu. Więc zobaczymy i tak, aby coś złowić, a co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Ja jedną rzuciłem na metodę i drugą na dgającą szczytówkę, metoda z sygnalizatorem brań, tak aby nie przyglądać się dwóm wędkom, i druga na koszyczek leciutko, na pinkę, no i zobaczymy, czy uda nam się coś złowić, czy jakieś pociągnięcie będzie. No i tak mówię, nowa miejscówka, nowa woda na moim filmie, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Zobaczycie sami, co i jak. I tak mówię, jedna na metodę, a druga na koszyczek z białym robakiem. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, drodzy Państwo, że nie na pewno. Zobaczymy, tak aby nie na zero, ale bardzo wieje, więc przerzucamy i zobaczymy, co jak. Czyli pierwsza ryba, nie na zero, drodzy widzowie, i to cieszy. Okonek skusił się na pinkę. Baja. Jest? Co? A więc jazda była. Ale jechał, widziałeś, branie było. To jest najważniejsze, że branie było. Może jest coś, jest? Małego? Jest. Jest. Ręczku weźmiesz pod wierak, co? Co masz? Leszcz. Albo leszcz? Leszcz chyba, bo biały. Leszcz. No ale widzisz, też nie na zero. Daj go, weźmiemy w ręką. Nie będziemy moczyć podbieraka, dajże spokój. Daj Lesia. Nie ma co brać, nie? Nie. Lesz. Aha. I taka Leszczynka, która skusiła się na pelecik. To się tak nie brało karpiowo, typowo tak przycypnęło. Leszczowo brało. No. Dać ci ten, obciążki? Znaczy ten, no. I taki ładny. 45 będzie nawet. Wracaj. Baja. No i tak to jest. Ryba jest. Nareszcie możesz dumnie jechać do domu.
deku. Puchar. Puchar jest twój, to. Okej. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę 27 marca 2021 i oto w tym pięknym, urokliwym miejscu zaczynamy dzisiejszą zabawę. Po prostu nie inaczej. Jest ze mną kolega, jak zwykle, Rafał. Rafał, dzień, siema, Rafałku. I jak? Dzisiaj coś będzie. Coś będzie. Czujesz? Przeczucie. Masz, czujesz pismo tak, nosem, tak, tak się mówi, tak? Tak, tak. Czyli myślę, że dzisiaj coś może być. Podbierak to chyba coś będzie fajnego, nie? Zobaczcie, drodzy mogę państwo. Mogę ciebie najlepiej złowić, jak chcesz. I drodzy państwo, zaczynamy wędkować. Karpiarstwo. No i zobaczymy. Słońce, słońca, ptaszki śpiewają. Ładnie. I oto. Mamy dzisiaj 15 stopni, także chyba najwięcej. Najwięcej, więc nowa woda, nowe wyzwania i zobaczymy, zobaczymy co i jak na tym większym ciutkę zbiorniku. Czyli zachcinek opatowskie stowarzyszenie wędkarskie i woda należąca do stowarzyszenia, czyli zachcinek. I zobaczymy co uda się złowić. Zanęta rozrobiona, zestawy zarzucone, jedną na drgającą szczytówkę, na metodę, drugą z sygnalizatorem na metodę i zobaczymy. Mam trzecią też wędkę, w razie co przełożymy, zmienimy na zestaw, tak aby coś złowić z koszykiem, a na razie dwie metody, jedną na drgającą, jedną z sygnalizatorem postawiłem. No i zobaczymy, czekamy, czy uda nam się coś złowić, tak aby nie być na zero. No i zaczynamy dzisiejszą zabawę w ten sobotni dzionek. Na tą chwilę jest godzina, drodzy państwo, 6:40, tak jak mówiliśmy, 27 marca 2021. I jedziemy z tym koksem. Więc, drodzy państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam wszystkich miłośników moich wędkarskich wypraw. Oto na film z dzisiejszej wyprawy, czyli wypad za jakimś karpiem w tą marcową jeszcze porą. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Wszystko rozłożone. Tutaj takie ryby nie pływają, koleżko. Bo to jest na dwudziestkę. Na dwudziestkę, dobrą dwudziestkę. Tak? Jest podbierak, to taka ryba musi być. A jest podbierak, to taka ryba musi być. A czy będzie? Zobaczymy sami. Dobrze, jesteśmy na zbiorniku. Kolega jakiś jeszcze tam jeden przyjechał, rozkłada się. I jesteśmy we trzech na tym zbiorniku stowarzyszenia. Oczywiście pozdrowienia dla naszego koleżki. Tak jest, dla Sławka. Dla Sławcia. Dzięki któremu tu jesteśmy, Sławeczku. Tak, Sławeczku. Dziękujemy ci bardzo. Nie zawiedziemy cię. Nie zawiedziemy cię, jakąś rybę złowimy. Tak, więc pozdrowienie dla Sławka. Co za sprawą jego jesteśmy. I należymy do Stowarzyszenia Opatowskiego. I wędkujemy. Więc zobaczymy, zobaczymy. Na razie zarzucone i oby coś złowić. To jest najważniejsze. Robimy zestaw, drodzy państwo, na koszyczek, niesymetryczną pętlę. Weźmiemy szybko złączkę, odcinek. Zawiążemy teraz pętelkę. Na ósemkę. Ściągniemy. Okej.
I teraz zrobimy skrętkę. Panie masz. Gdzie? A co robisz? Co robisz? Skręcamy żyłkę. Myślę, że wystarczy. Zrobimy pętelkę. Przełożymy. Zaciągniemy. I mamy. Teraz weźmiemy krętlik, agrafkę, do której przymocujemy później koszyk. Przełożymy w ten sposób. Odcinek niesymetrycznej pętli zrobimy kawałek dłuższy, ciutkę, tak żeby niesymetria nam wyszła. Nie za dużo. 10 cm wyżej ściągamy. Weźmiemy jeden raz i jeszcze jeden, tak aby zacisnąć naszą pętlę. I ściskamy. Ok. I mamy niesymetryczną pętlę, do której teraz przyczepimy koszyk. I spróbujemy jakąś białą rybę złowić na pinkę. A czy uda nam się złowić? Zobaczycie. Jest idealnie. Przygotowałem dla Was z Państwem skrętka, niesymetryczna pętla, 15 cm mniej więcej. Jak to opadnie, żeby było odjazd, tak tu widzicie. I wtedy samo zacięcie. Skrętka poniżej koszyka i do tego pójdzie przypon teraz. I w szybki sposób mamy zestaw przygotowany. Odetniemy niepotrzebny kawałek żyłki. Oczywiście żyłka pójdzie do wiadra, tak aby na łowisko nie rzucać resztek. I tak prezentuje się mój zestaw. I do tego, do szybko złączki, pójdzie przypon i spróbujemy coś złowić na zestaw z niesymetryczną pętlą. Teraz przypon cieniutki. Później skrócimy go. I zobaczymy. Jedną na metodę, jedną na klasyka. Długi przypon damy na razie na wejściu, a później skrócimy. Zobaczymy co jak. Albo nawet teraz od razu skrócę, bo za długi. Za długi przypon. Skrócimy go. Skrócimy go. Tu nic się nie dzieje i zobaczymy na klasykę. Damy taki gdzieś półmetrowy. Półmetrowy.
to samo odetniemy. Tylko co jest do odcięcia? Muszę zobaczyć teraz, żeby nie żeby nie odciąć przyponu z haczykiem. To i mamy przypon dobre pół metra. Doczepimy. Okej. Założymy pinki. Powiedzmy 3 sztuki. Nabiję koszyk mieszanką. No i ten zestaw. Zdejmę tylko uszczelkę, gumkę. I teraz ten zestaw zarzucimy. Niech sobie stoi tam. Napniemy tylko. Mamy zestaw zarzucony, przygotowany wspólnie z Państwem na niesymetrycznej pętli i spróbujemy złowić jakąś białą rybę nadgającą szczytówkę, a więc czekamy, zobaczymy jak to się potoczy. Na razie jest fajnie, nie? Pogoda dopisuje, wiatru nie ma i czekam na pierwsze skazanie, czy to na pinkę, czy na metodę. Jest bajecznie, drodzy widzowie, bajecznie. Wędkujemy w ten piękny, sobotni dzionek. Siedzi, daj podbierak. Drodzy Państwo, na metodę pierwsza ryba. Ale zobaczymy co. I o to w tym wszystkim chodzi. Machaj, będą. Ryby będą. Szło do góry, nie? Karp to nie będzie. Chyba, ale Shimano chodzi, zobacz, może być ładny karaś, zobaczymy co. A na co? Na Dumblesa, cukiereczka. Mhm. Ale o to chodzi, coś niedużego, ale cieszy, czyli lin? Linek? To wygląda, no. Czyli lin. Linek. Więc podbierzemy. Czy się zmieści? Zmieści się. Wiedziałem, jak się trochę namoczy. No i podbierak, krzest bierzemy na matę. Drodzy Państwo, dla bezpieczeństwa rybki. Rybkę wypuścimy. Kłaś. I jest po prostu, drodzy Państwo,
zielony książę po raz pierwszy. Nic dodać, nic ująć. Wymiarowy będzie taki ze 30 cm, ale wiosenny. Już się niedługo zacznie sezon na rybki i będą ładnie nam współpracowały. Weź Rafałku. I taki ładny linek wraca. Wracaj byczku, płyń po kość dorosłego. Baja. I jest w pytkę. Nie na zero, to najważniejsze. I wędkujemy dalej. Jest pierwsza ryba. Nad gającą. I co mamy? Podleszczyka. Mamy pierwszego leszczyka. Niedużego, ale cieszy branie intensywne. I o to w tym wszystkim chodzi. Więc widzicie, drodzy Państwo, ryba nie za wielka. I wędkujemy dalej. Przerzucamy. Zestaw jest w pytkę. Ta druga ryba. Rafał, daj ten podbierak. Kolejny chyba będzie linek. Tutaj fajnie było zarybione na początku. Ale jesiotra nie ma, nie? Tam? Jesiotra nie ma. Nie, coś jest tutaj, nie ma i dużo, ale coś. Bo Sławek mówił, że w tamtym roku żadnego nie złowił. Coś tam jest. Znów chyba pan linek, zielony książę, po raz drugi. Nie, laszczyk, czyli karaś. Coś mi to na linę. Nie widzę jeszcze. Laszcz? Czy zielony książę? Nie, laszczyk. Leszczyk. No i wędkujemy, no co zrobić. Dobra, dzięki, dawaj go na matę, wypuszczamy. No. Jednak chyba muszę zmniejszyć. Musisz zmniejszyć, bo masz za długi, a ja swojego maczowego nie wziąłem. No i drodzy Państwo, taki leszczyk przyzwoity zrobimy szybko. Drodzy Państwo, w szybki sposób odczepiamy rybkę. Wypuść ją z podbieraka, tylko wiesz, złap tak. No i baja, płyń po kość dorosłego. No i tak to leci, a to na dgającą szczytówkę, klasykiem na pinkę, a to z gruntu. No i ładnie się zapowiada dzisiejszy sobotni dzionek, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co jeszcze uda się złowić. Więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Kolejna rybka. Zobaczymy tym razem, co, drodzy Państwo, ale też widzę, że coś niedużego, no ale cieszy. Mamy początek, koniec marca. Zrobiło się przez jeden dzień trochę ciepło, w nocy jeszcze zimno, no ale zabawa fajna, podsypane. Nie wiem, coś małego, ale cieszy, bo na jedną i drugą, nie?
Nie, mogłem swój wziąć maczowy, ja też karpiowy wziąłem, wiesz? Maczówkę mogłem wziąć, ten kosz inny. A tu wysoki brzeg, co mam, leszcza ładnego. Z powrotem taka 40. Daj go na matę. Tylko podnieś wyżej, żeby nie obijać ryby. Gdzie mam te peny? No i z powrotem taka dobra 40. Zobaczcie. Kolejne szybkie zdjęcie. Tak, aby udokumentować w tym wiosenny dzionek. Okej. I ryba wraca, nie inaczej. Czekamy na te większe misie. Może jakiś karp, amur. Wcale bym się nie pogniewał. I baja. Rośnij, pójdź po kość dorosłego. Żuziom. Po jakaś karpia płyń. Kolejna rybka. Ale chyba zrezygnuję z koszyka. Z klasyka. Z tego względu, że mniejsze ryby biorą. Zobaczcie. Damy jeszcze szansę. Ale jak widzicie, na metodę trzy większe rybki. A na klasyka teraz płoć. Płotka, więc tak, aby połowić coś większego, więc dam jeszcze jedną szansę klasykowi i zobaczymy, jak znów będzie jakaś mała rybka. Przekładamy i drugą zarzucę na metodę, więc tak jak powiedziałem, dajemy jeszcze jedną szansę klasykowi i zobaczymy, co i jak. Kolejna rybka. Tu chyba już coś większego, ciutkę większego. Zobaczymy. Przypon cienki, haczyk mały, bo 16. I zobaczymy. Poczekaj, na razie nie. Leszcz. Daj podbierak. Wystraszyłem, powiedziałem, ale tu z tej strony chodź. Powiedziałem, że jak będą małe brały mi na dźgającą szczytówkę, to wymienię zestaw na dwie metody. No i wziął większy leszczyk trochę. Tylko cichutko, bo ja tu ponęciłem bliziutko. I jak widzicie, drodzy Państwo, chyba największa dzisiaj rybka na cienki zestaw. I zrobimy tradycyjnie rybce zdjęcie. I taki największy jak na razie pan Lesio, który skusił się na cieniutki zestaw, czyli niedużą pineczkę. Więc tak mówię, machaj wędą. Ryby będą, mała 16, nawet 18. Ok, więc rybkę wypuścimy, tylko zrobimy jej fotkę. A więc Lesio odpływa, płyń. Baja i wędkujemy dalej. Jakieś pociągnięcie było, czekamy, czekamy. Podniosło i opuściło.
Może Linek znów jakiś się bawi. Poczekam, aż pojedzie. I wędkujemy dalej, odpoczywając. Ciepło, fajnie. Zapowiadają dzisiaj o 11:00. Między 11 a 12 opady deszczu przelotne. No zobaczymy, oby nie padało. Parasol w razie co mam, ale rozkładać to, wbijać, to by przeszło jakoś bokiem i się nie sprawdziło. I taka pogoda do końca dnia mogłaby być. I wędkujemy. Rafał na razie na zero. Ja już parę rybek mam, czy to na metodę, czy to na klasyka. No i wędkujemy, pilnując naszych wędek. Tak, mówię, jeszcze parę minut i ściągnę koszyk. Założę drugą metodę, nadgającą szczytówkę. Tam, gdzie obławiałem klasykiem, rzucimy metodę i zobaczymy. Jeżeli nie, postawimy na drugi sygnałek i rzucimy na środek i będziemy łowić już do końca dnia dwoma metodami. A na tą chwilę jeszcze klasyk, metoda i pilnujemy naszych zestawów. Coś się tutaj bawi na metodę. Podciąga, opuszcza. To ma jechać. Zobaczymy, zobaczymy. A na tą chwilę czekamy dalej, obserwując nasze wędki. Siedzi. Widzieliście, bawiło się, bawiło się. I się wybawiło. Zobaczymy tylko co. Ale nie karp. Może być leszczyk albo lin, bo się bawiło, strasznie się bawiło. Ciepło się zrobiło, bluzę trzeba zaraz zdjąć. I zobaczymy co tym razem. Tam u kolegów na razie nic, u Rafała nic, a ja coś tam łowię sobie. I nieźle. Co mamy? Zielony książę. Prawdopodobnie może być zielony książę, bo się bawiło strasznie. Nie, leszczyk. Weźmiemy od Rafała podbierak. I wyholujemy naszego leszczyka. Pomału. I zobaczcie, widzicie? Taki koło 38 cm. Bawił się, ale w końcu się skusił pobrać naszą przynętę. Okej. Wracaj. Baja. Wodę, zobaczcie. Od razu branie. I to coś fajnego. Być może będzie karpik mały. Ale to mały. Okej. Muszę iść pod podbierak. Daj mi podbierak. Bo musiałem przejść, bo nie wiem co, ale nie,
Ale od razu z opadu, wiesz? Co? Z opadu, no. Tylko nie tup tak bardzo, bo ja 10 metrów od brzegu łowię. Leszczyk. Nie myślałem, że już wiesz, tak wygięło kija, bo to delikatny kij. Chodź na matę z nim. A ty co, oglądasz film? Aj, tak nie wiem. Ale coś jeszcze oprócz tego zapalisz? Tak, jeszcze jednego. Mhm. Dwa, jak ciebie nie było. Mhm. I zobaczcie, drodzy państwo, jak to. Ja wiem. Tak, dlatego mówię. Z ręki, no. A więc taki ładny leszczyk. Płyń. Baja. Teraz metoda. Kolejna ryba. Teraz na metodę. Czekam na jakiegoś karpia. Pierwszego z tej wody, a widzę, że tutaj znów będzie leszczyk albo leszczyk chyba, coś niedużego. No ale cieszy, brania są, to jest najważniejsze. Lecho. No też taki ładny. Tak, no. Bo dla jednego jest za ciężki trochę. Prosiłbym cię, kolego. Wszystkie takie jednakowe. Może nie wziąłem podbieraka innego, ale nastawiamy się na te duże miśki, dlatego jest tak, a nie inaczej. I znów taka dobra czterdziecha. Okej. Baja. Zmieniłem teraz przynętę, założyłem dwa ziarka kukurydzy na podstopa. Zobaczcie tak na zdjęciu. I teraz tym przyponem, z tą przynętą, z dwoma kukurydzami spróbujemy coś złowić. Zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie. U Rafała na razie znów nic i wędkujemy, zobaczymy co jak, czy na kukurydze będzie jakieś wskazanie. Na dwa ziarka kukurydzy coś jest, tylko zobaczymy co. Rafał! Rafał! Daj podbierak, bo na dwa ziarka kukurydzy coś mam. Na dwa ziarka kukurydzy coś mam. I na dwa ziarka kukurydzy, drodzy państwo, coś jest. Zobaczymy tylko co, nie widzę. Dwa ziarka kukurydzy, wiesz. Szału nie ma, ale zobaczymy co. Leszcz? Ale już taki większy.
Dziękuję. I oto taki Lesio. Nie, myślałem, że wiesz, karp, bo tak wygięło kija, bo tu nad Gającą to... Nie walczył, ale... Bo powiało. Rzuć na obydwie. Zrobię zdjęcie. I chyba dzisiaj największy, nie? To znaczy, wiesz co? No, no zobacz. No największy. Dwa ziarka. Kuku. Ładnie zapił się. Zmierzymy z ciekawości, czy największy dzisiaj. No Rafałku. Jednego rozmiaru, jak widzicie. 43. I odpływaj. Baja. Coś jest, ale małego. Coś małego. Płoć. Zobacz, jaka płotka, jaki ma ogon. Zobaczcie, drodzy widzowie, płotka po przejściach. Więc nie męczymy już rybki. Baja. I przerzucamy zestaw. Jest rybka, ale prawdopodobnie to będzie leszczyk. Jeszcze nie widzę. Zobaczymy. Co jak? Leszczyk. Leszczyk. I to wszystko. Jeden rocznik. Nie inaczej, leszcz. Więc drodzy Państwo, tak mówię. Chyba ten największy. Patrz, wezmę ci go. Tylko jest go samego? Ten jest złoty, ile może mieć? 43. 44. Więc drodzy Państwo, jeden rocznik i baja. Płyń. Płyń po kość dorosłego byku. Odwrócił się i poszedł. Baja. Więc drodzy Państwo, coś tam skubie, nieźle. Cały czas obserwujemy. A to nad Gającą szytówka, a to na sygnał. Sygnalizatory broń. Coś się dzieje.
nieduży leszczyk, taki jeden rocznik. 42, 40, 43, wszystkie jednakowego mniej więcej wymiaru. Jeden rocznik, jak to się mówi, plus minus 3 centymetry różnicy. No i to skubie. Jeden linek, dwie płotki. No i teraz czekamy jeszcze na jakiegoś karpia, tak aby już był taką wisienką na torcie przy dzisiejszym wędkowaniu, więc czekamy i obserwujemy dalej nasze sprzęty. Jest się plutko, fajnie, nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, pomału będziemy zwijać ten bajzer. Chmura idzie, zobaczcie jaka. Z tego będzie na pewno deszcz, a nie chcemy za bardzo zmoknąć. Chociaż blisko mamy samochód. Wszystko zawidało się już, tak? No, jesteśmy pierwsi, przyjechaliśmy i ostatnio wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, choć jeszcze można by było połowić, ale ze względu na to, że chmura idzie, jeszcze parę minut. Powiedz co, jak? Na karpia za wcześnie. Za wcześnie. Za wcześnie. Jestem nastawiony grubo, nic małego nie wkładałem, więc na karpie za wcześnie. Za wcześnie, więc... Nawet jednego brania nie było. Nawet pęknięcia, więc... Chyba z 5-6 rodzajów kulek, peletów, spróbowane, wszystko co mogłem i... Nic, za wcześnie. Ryba się nie spławia. Nie widać w ogóle nic. Tam też u kolegów nic nie było widać, żeby... Ale tobie gratuluję. A, no wiesz. To jest twój. A, nie o to chodzi, nie? I raz 12 ryb miałem. Miałem 12 ryb, ale ustało, więc drodzy Państwo, coś tam połowione, ale widzisz jeden rocznik tych leszczy, nie? Dokładnie jeden rocznik, różnią się centymetry. Chyba, że ten sam był łowiony. Słuchaj, no raz na płańcu zrobiłeś to, to może tutaj to samo zrobić, nie? I co chciałeś jeszcze powiedzieć? No cóż, no jeszcze chciałem jeszcze raz Łomusia podziękować. I Sławka pozdrawiamy. Sławka pozdrawiamy. Pozdrawiamy Sławka i jego rodzinę. Tak jest, szkoda, że go nie ma tutaj, mam nadzieję, że na ten... My tu do niego, on do Kielc, tak. On do nas. Tylko no, nie na ryby. Jeszcze. Tylko nie na ryby i akurat my tak minęliśmy się, ale przyszły raz mamy nadzieję, że ze Sławkiem połowimy, więc jeszcze raz go cieplutko pozdrawiamy, jego rodzinę. Oraz wnuczkę, która ma dzisiaj urodziny, tak? Wszystkiego najlepszego, niech rośnie. Tak. I dla wnusi Sławka. I pomału będziemy kończyć. Ja też już zwijam to, bo widzicie co się dzieje, jaka chmura i to idzie na nas. Słyszysz? Zwijamy się. Zwijamy się. Rafał, bo ta chmura idzie na nas. Więc drodzy Państwo, nie ma co ryzykować, więc jak coś będzie jeszcze to dogram, a jak nie to tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza, Narka. Do następnego, drodzy widzowie. Więc drodzy widzowie, pada. Jednak pada, a my kończymy. I jeszcze raz. Do następnego. Siema Pyza. Okej, jedziemy na Kielce. Ale nam się fuksnęło, nie? No jeszcze 5 minut później. No, a jest za 21, to 20 minut jeszcze mogliby być, nie? Dobra, ale udało się, jedziemy połowione i jest pytka.